Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na uroczystym otwarciu Nowej Budowy Rozwoju Spółdzielni Socjalnej Pomocy Sztuk oraz Fundacji Wysmaki. Ale przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości utworzenia inkubatora kuchennego. Miejsca, przestrzeni dla lokalnej społeczności, dla społeczności obszarów gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju. Dzisiaj mamy przyjemność uczestniczyć w uroczystości otwarcia inkubatora kuchennego, a także nowych siedzib Turkowskiej Unii Rozwoju TUR, Spółdzielni Socjalnej Powrócisz Tu oraz Fundacji Ze Smakiem. Inkubator kuchenny to jest przestrzeń, która została stworzona z myślą o lokalnej społeczności, ponieważ chcemy stymulować rozwój przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach wiejskich, i dzięki takiej powierzchni i wyposażeniu, które mamy w naszym inkubatorze kuchennym, a dodam tutaj, że zakupiliśmy piec do pizzy, czy piec do tak naprawdę chleba takiego wypiekanego na zakwasie. Zakupiliśmy pasteryzator i wytłaczarkę do soków, nalewak, do butelek został nam sprezentowany przez wójtów naszych gmin, ale także mamy takie urządzenie innowacyjne jak liofilizator do żywności, czy dużą suszarkę do suszenia owoców, makaronu, czy warzyw. I dzięki temu, że mamy tak wyposażoną kuchnię, możemy ją udostępniać, wynajmować osobom trzecim, innym podmiotom gospodarczym, i my jako inkubator kuchenny, jako Fundacja Ze Smakiem, spełniamy wszelkie wymagania przepisów prawa, aby wprowadzić produkty rolne przetworzone na rynek. Będziemy z naszymi produktami lokalnymi bywać na różnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie naszego powiatu, ale także będą one dostępne w stałej sprzedaży. W barze Spółdzielni Socjalnej Powrócisz Tu w planach mamy także utworzenie sklepiku z lokalnymi produktami. Tam będzie właśnie można kupić, podobnie jak w barze, wypiekany tutaj chleb, bądź też konfitury, czy tłoczone przez nas soki. Istotną informacją jest również to, że także produkty będzie można kupić za naszym pośrednictwem. Już niebawem powstanie sklep internetowy z produktami lokalnymi, gdzie będą zarówno produkty żywnościowe, jak i nasze rękodzieło, i to będzie inicjatywa uruchomiona przez Turkowską Unię Rozwoju. Miejsce to nie tylko sam inkubator kuchenny, ale także pomieszczenia o charakterze edukacyjnym. Zależy nam bardzo, żeby nawiązać do historii tego miejsca. Tu kiedyś mieściła się szkoła podstawowa i my także naszą ofertę kierować będziemy do młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych. A mianowicie będziemy oferować warsztaty, które mają odwoływać się do natury. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki, mydła, olejki eteryczne. Będziemy tłoczyć oleje z ziaren i będziemy robić mieszanki ziołowe. Stworzymy też ogród sensoryczny, a także dzięki uprzejmości wykładowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przywracamy stare odmiany drzew owocowych. Pobraliśmy zrazy z okolicznych gospodarstw naszego powiatu i gminy Kościelec oraz Goszczanów. Zaszczepiliśmy pod bacznym okiem panów z Uniwersytetu. Wysadziliśmy, zakładając szkółkę, a w przyszłym roku będziemy wysadzać już je do gruntu. Kolejnym takim przedsięwzięciem, które zostanie zrealizowane, mam nadzieję, już w przyszłości, to utworzenie lokalnej organizacji turystycznej wraz z możliwością skorzystania z miejsc noclegowych, czyli czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy.
Korzystając z okazji, bardzo chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w powstanie tego miejsca, ale także gminie Brudzew i członkom Rady, panu wójtowi, za wsparcie organizacyjne, finansowe, za wsparcie merytoryczne, a przede wszystkim za udostępnienie tej powierzchni i możliwość naszego dalszego rozwoju. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.